Cześć, witam ponownie, Marek Janmark Centrum. Dzisiaj troszkę o tym, co możecie u nas dostać poza koparkami, czyli o technologii i rozwiązaniach. Maszyna to nie tylko łyżka koparkowa, skarpowa. Oczywiście możemy się skupić na sprzęcie typu łyżki rewersyjne, możemy się skupić na power tiltach, roto tiltach, to wszystko jest. Tak jest, dostępne. Ale to nie tylko to. Maszyna to wiertnice, kafary, palownice. To dobór osprzętu do Waszych prac. Czy wiecie, że zależnie od doboru wiertła na wiertnicy możemy zwiększać lub zmniejszać szybkość wiercenia, ilość otworów wykonanych na godzinę 20-30-krotnie? Wiecie, że są wiertła do gruntu miękkiego, są wiertła uniwersalne i są wiertła do skały? Czy wiecie, że dobór wiertła ma naprawdę duże znaczenie? Tutaj mamy wiertło uniwersalne do gruntu mieszanego, czyli ziemia z kamieniami. Jest zapięte na małej, lekkiej wiertnicy, tutaj na SV22. A po drugiej stronie duża, ciężka wiertnica, także na SV22, czyli ta sama maszyna, zupełnie inna wiertnica, ten sam producent. I spójrzcie. Bity do wiercenia w skale, w betonie i tym podobnym. Zupełnie inna technologia, zupełnie inne wiertło. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jeżeli wiertło skalne włożycie w normalny grunt z kamieniami, jedną dziurkę będziecie wiercić przez 15 minut. Jeżeli włożycie tam wiertło uniwersalne, zrobicie to w półtorej. Sytuacja odwrotna będzie w skale. Do tego mamy mulczery, kosiarki, a nawet łyżki. Ażurowe, wieloczynnościowe. Tutaj mamy łyżkę chwytakową. Proszę Was bardzo. Bardzo różne konstrukcje łyżek. Tradycyjne, z wpuszczanym zapięciem, one podnoszą Wam siłę kopania. Te, które tradycyjnie u nas znacie. Albo z płaską górą. To są łyżki skalne. Tak, łyżki idealne w terenach górskich, tam gdzie jest abrasywnie, o wiele mocniej okute. Zwróćcie uwagę na tą łyżkę, zęby, skarpowniki, wyprowadzenie boków. A pokażę Wam teraz łyżkę standardową, ogólnego stosowania. Wy lubicie te łyżki nasze standardowe, bardzo. Ona jest wciągnięta w środek, ale zupełnie inne okucie. Ona już jest mocniejsza o wiele, aniżeli to, co znacie na rynku. Ale różnica jest ogromna. Cóż jeszcze? Jest tego dużo. Głowice. To widzieliście. A łyżka przesiewająca, która pozwala w trakcie pracy na zmianę ustawień sita. Te sita są przesuwane względem siebie, co zmienia nam frakcję. A może coś takiego? Spójrzcie. Przedłużka. B110 z dwumetrową przedłużką. Radzi sobie bardzo dobrze. Maszyna bardzo stabilna. Albo wiertnica 40. Tu jest akurat z przedłużką na 80. Na tej maszynie możemy wiercić nawet 1,20 m. Zamiatarki. Różny typ. Najazdowe i tradycyjne pchane. A zastanawialiście się, dlaczego karetka w zamiatarce najazdowej, profesjonalnej jest schowana za zamiatarką? Ano jest. Powód? Jest zbudowana pod tą maszynę, pod ładowarkę. Operator ma wszystko widzieć. A jeżeli tej maszyny nie ma i weźmiecie samą zamiatarkę, zapniecie ją normalnie do koparku ładowarki i też popracujecie. A może łyżka mieszająca? Mieszające znacie. Ta jest bardzo ciekawa. Mix Kanjini to naprawdę uczciwa maszyna. A popatrzmy na to. Boks niwelujący. Tak, laserowy boks niwelujący. 3D z nymieszem pad. Mamy też wersję z bokami i tym podobnymi. Wyobraźcie sobie, że ten boksik kosztuje jakieś 100, może 110 tysięcy złotych, no może 115. No to tak jakoś połowa tego, co większość firm sobie życzy za takie urządzenie.
Janmar Centrum to nie tylko maszyny. To rozwiązania i technologia. To głowice, rototilt. Tutaj mamy dwa stylwirsty, oba z chwytakami. To zęby pojedyncze, potrójne, są też piątki. To chwytaki sortujące. To różnego typu łyżki skarpowe. Tutaj mamy łyżkę wzmocnioną, okutą. Podwójny lemierz, lemierz tylny. A może frezarka do pni? A może palownica? Mamy jeszcze tego troszeczkę. Troszeczkę różnego typu sprzętów, dodatków do maszyn, które zwiększają ich efektywność pracy. Naprawdę. Mamy dużo. A do tego różnego typu łyżki, różne profile. I to wszystko możecie u nas przetestować. Czy warto? Myślę, że tak. Zapraszam. O, popatrzcie, jeszcze niespodzianka. To jest maszyna naszego klienta. Ładowarka z kinematyką Z. Tak. Zetka. W Janmarze. Jest, istnieje. Nie wszystkie Janmary są na kinematyce równoległej. To była setka, maszyna sześciotonowa. Właśnie w takiej opcji. Nie stoi u nas jedna maszyna. Bez 110 tutaj są dwie. Tam mamy najnowszą 95, tu jeszcze nasze demo. No i podnośniki i hydrema. Zapraszam Was do Janmar Centrum. Najbardziej profesjonalny dealer Janmar na terenie Polski. Do zobaczenia.